Bardzo serdecznie, moje kochane serduszka, w kolejnym filmie. W dniu dzisiejszym przychodzę do Was z filmem Koniec, ponieważ pierwsza część Denka wjeżdża na kanał. Będzie tych części Denka 6, już przeliczyłem, 6 części po około 10-12 minut. Dzisiaj się skupię na pierwszej części Denka, czyli zużytych przeze mnie kosmetyków, także mam nadzieję, że zdecydowanie Wam się ten filmik spodoba. Jeżeli tak, to proszę o zostawienie łapki w górę, komentarza, na każdy komentarz odpowiadam, za które Wam bardzo dziękuję. Nie przedłużając, od razu przechodzę do rzeczy. Pierwszy kosmetyk, który zużyłem, jest to Bielenda Coconut Milk. Ja to muszę zrobić. Raffaello, muszę się nawciągać. Cud, bajeczka, rewelacja. Ja mam 3 tesera w zapasie. Kupiłem na zapas. Fantastyczne serum, nawilżająco, nawadniające. Wspiera regenerację bariery lipidowej. Skóra po nim jest rozjaśniona, rozpromieniona, fajnie nawilżona, zrewitalizowana, wygładzona. Jak najbardziej specjalistyczny, fajny kosmetyk. Na minus jest to, że tutaj na końcu zostało mi takie część tego serum i ani tego wycisnąć, ani tego wytrzepać. Słowo wytrzepać. Dobra, mniejsza. No wiecie, o co mi chodzi. Nie mogę tego produktu już wydobyć. Także no to opakowanie zdecydowanie leci do Denka. Fantastyczne serum do twarzy, dlatego nie bez powodu mam je w zapasie. Oczywiście w kartoniku jest wyrzucane. Następny kosmetyk, który zdenkowałem, jest to Jaluset. Jest to specjalistyczny, tak zwany medyczny kwas hialuronowy, kosmeceutyk. On był polecany przeze mnie 2 lata temu na kanale. Mam w zapasie 2 opakowania. On kosztuje prawie 100 zł na hialu.pl. Jest to fajny, prosty, kremowy kwas hialuronowy. I ja go stosuję, teraz go stosowałem przed aplikacją innych serum do twarzy bezpośrednio po toniku, ale najbardziej go stosowałem w momencie, kiedy stosowałem pomadę francuską A313 z witaminą A. No teraz na to nie ma okresu, także tą maść z kwasem hialuronowym zdenkowałem. Powiem Wam tak, to nie jest produkt, który aplikujecie sauté. Po nim musicie natychmiast po aplikacji zaaplikować emolient, z tego względu, że kwas hialuronowy wyparuje i odwodni Wam skórę błyskawicznie. I to odwodnienie jest takie okropne, że to się w głowie nie mieści. Także w mojej ocenie 100 zł warte. Warte ten produkt z tych 100 zł. Także jak najbardziej mogę go zarekomendować jako taki preparat pre-serum. Przed serum. Zdecydowanie taki booster nawilżający, nawadniający i czuć różnicę, jeżeli chodzi o porównanie zwykłego kwasu hialuronowego z różnych marek w żelu, czy tam ser z kwasem hialuronowym, a tego produktu sauté. Następny kosmetyk, który zdenkowałem, jest to właśnie wcierka, której pół butelki wylałem na głowę i mam już w zapasie 2 opakowania. Jest to Sattva, wcierka wzmacniająca do skóry głowy, szafran i cynamon. Powiem Wam tak, używałem te pierwsze opakowanie 3 tygodnie i ja widzę tutaj od nasady przy grzywce wysyp baby hairów, które no oczywiście z czasem będą się stawały coraz dłuższe. Także ona działa ta wcierka i nie mogę powiedzieć złego słowa. Za dużo jej, jeżeli zaaplikujecie, obciąża włosy, ale te włosy nie są przetłuszczone, tylko są takie ciężkie. Fantastyczny zapach cyniminis, rewelacyjny preparat, który fajnie odświeżał właśnie skórę głowy, wzmacniał włos, także jak najbardziej jest to kosmetyk warty uwagi, warty zainteresowania i warty swojej ceny. Nie bez powodu mam go w zapasie, uwielbiam tą wcierkę. Następny następny kosmetyk, który zdenkowałem, jest to Nakomi Next Level Milk Face Toner. Jest to mleczny tonik z mleczkiem migdałowym, trehalozą i kwasem hialuronowym. Rewelacyjny, nawilżający tonik do twarzy. Konsystencja takiej mlecznej emulsji, nawet bym powiedział, że to jest serum do twarzy. Fantastycznie łagodziło podrażnienia, jeżeli się złuszczałem na retinolu, czy po kwasach, czy po mezoterapii. Wyciszało zaczerwienienie, podrażnienie. Lekka, aksamitna konsystencja. Jedwabiste wykończenie na skórze po aplikacji. Skóra była fantastycznie nawilżona przez cały dzień, czy też przez całą noc. Współgrał z każdym kosmetykiem. Nie mogę złego słowa powiedzieć. Mam w zapasie kolejne jedno opakowanie. Jest zdecydowanie produkt warty uwagi, warty zainteresowania i warty swojej ceny. Na
jego temat wielokrotnie się wypowiadałem i bardzo obszernie we filmiku o kosmetykach na komin Dermo. I jak najbardziej rekomenduję ten preparat. Fantastyczna sprawa. Następny kosmetyk, który zdenkowałem, tutaj mam ich troszeczkę, jest to oczywiście nasze ulubione, kluczowe serum Gold Peptides marki Eveline, które było rekomendowane na moim kanale. Na stan dzisiejszy, na dzień dzisiejszy, najlepsze na świecie serum peptydowe. Nie ma lepszego serum peptydowego od tego. Są dobre, inne sera z peptydami, które używałem, są dobre. Są hitami. Ale tak jak Wam mówiłem, mam porównanie pomiędzy hitem a cudem. To jest cudem. Cudem i jeszcze raz cudem. 7 peptydów, ekstrakty roślinne, ceramidy, fosfolipidy, wszystko w INSI mamy. Specjalisty, zobaczcie w ogóle, Wam pokażę kartę, zobaczcie jaki długi jest skład. I to nie są śmieci, niepotrzebne rzeczy w składzie, tylko tutaj mamy bogactwo substancji aktywnych. 4 opakowania mam w zapasie, uwielbiam to serum, jedwabista konsystencja, zapach luksusowy, momentalnie się wchłania, 0 ciężkiej, tłustej warstwy, fantastycznie rozświetla skórę, rozpromienia, działa anti-aging, nawilża, regeneruje skórę, wspomaga również przyspieszanie złuszczania po retinolu. No fantastyczna, ta skóra jest rano taka zwarta, rozjaśniona, rozpromieniona, uwielbiam ten kosmetyk, kosmetyk jest warty każdej złotówki. Ja się zastanawiałem czasem, czy Eveline się w głowie troszeczkę nie pyk, ponieważ kosmetyk o takiej formule i konsystencji normalnie by kosztował 300-400 zł. To jest rewelacja, moje serduszka. Do każdego typu skóry, zarówno w dziennej, jak i w nocnej pielęgnacji. Cud, bajeczka, rewelacja. Nie będę dyskutował, naprawdę to serum było omawiane osobno we filmie. Rewelacja, rewelacja. Brawo Eveline, kocham Was za to serum. Następne i ostatnie 2 sera. Biedronkowe Eveline z witaminą C i z peptydami również. One są również fantastyczne, ale... najlepsze to jest peptydowe, to serum. Serum peptydowe i serum z witaminą C. Tutaj mam jeszcze taką małą ilość, ale ona mi się już utleniła, tutaj już nie ma nic. Serum wodne, momentalnie się wchłania to peptydowe w skórę, 0 lepki tłustej warstwy, fantastycznie wygładza skórę, rozjaśnia, rozpromienia, rewitalizuje, działa anti-aging, łagodzi podrażnienia, robi wszystko. Dla każdego typu skóry mogę to zarekomendować, 18 ml, jeżeli one są jeszcze w Waszej biedronkach, to zdecydowanie warto kupić sobie to serum. Fantastyczna sprawa, zarówno do dziennej, jak i nocnej pielęgnacji mogę zarekomendować. A to z witaminą C Illumination zawiera 15% witaminy C i kwas ferulowy. Fajne serum, lekką, taką lepkość na skórze pozostawało, ale ono bardzo szybko się utleniło. Bardzo szybko się ono utleniło. Pierwsze opakowanie, jak zdękowałem tego serum, to serum mi się utleniło już, może miałem go tyle w opakowaniu jeszcze, wiecie o co chodzi. Bardzo szybko się utleniło, teraz no jakoś dłużej się utleniało i to już przy samej końcówce się utleniło. Więc już niestety go nie zużyję. Fajnie rozświetlało, rozpromieniało skórę, rewitalizowało. Fajnie ta skóra wyglądała, była rozjaśniona, rozpromieniona, zrewitalizowana. Także no fajne serum, zdecydowanie. Także te sera z Eveline z Biedronki są też zajebiste, ale no... Gold Peptides. No kocham. Kocham to serum. Kocham to serum, moje kochane skarby. Jak ja bym się dzisiaj dowiedział, uwierzcie mi lub nie, bo wiecie, że ja na punkcie kosmetycznym mam pierdzielca, gdybym ja się dowiedział, wypluwam to słowo, że Eveline postanawia z dupy, za przeproszeniem, wycofać to serum, to ja dzisiaj biorę 40-50 opakowań na Zaśkę. Na zapas. I naprawdę to serum uwielbiam. Uwielbiam to serum peptydowe. Ono jest rewelacyjne i nie miałem jeszcze tak fantastycznego kosmetyku peptydowego, jak to serum marki Eveline. To jak najbardziej również rekomenduję. Także moje kochane skarby, pierwsza część dęka. Mam nadzieję, że Wam się ona podobała. Jeżeli tak, to proszę o zostawienie łapki w górę i komentarza. Dziękuję, że jesteście. Buziaczki wielkie. Do następnego.